Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy w kolejnym odcinku Wycinanek Prasowych. Ja nazywam się Agnieszka Wiśniewska. A ja Jacek Krakowiecki. Nie będzie zaskoczeniem to, że dzisiaj rozmawiamy głównie o wyborach, które w niedzielę się odbyły i w niedzielę wspaniały pomysł, w ogóle cisza wyborcza, więc tutaj media milczały na temat wyborów, ale jak tylko cisza minęła, internet zaczął pisać. Dzienniki mogły w poniedziałek już coś powiedzieć, bo znaliśmy exit pole. Tygodniki chyba nie miały szans tak naprawdę za bardzo. Otóż nie. To znaczy, co prawda wprost nie było w stanie nic zrobić. Zrobili taką nowy układ władzy. Cokolwiek to jest trudny to znaczyło. Moment dla tygodnika, bo nie wie jeszcze, co się wydarzy. Ale Newsweek, szacunek, i ja od razu wytłumaczę. To jest tak, że te tygodniki, które państwo kupujecie, jeżeli kupujecie w kioskach w poniedziałki, na ogół do drukarni muszą pójść w sobotę. No taka jest niestety, taki jest reżim. To nie jest tylko druk, tylko potem jeszcze trzeba to rozwieźć po całej Polsce i to jest problem. A z komunikacją u nas ciągle nie jest najlepiej. Niemniej Newsweek rzutem na taśmę, znaczy zostawili, jak z tego wynika, dwie rzeczy. Okładkę, na której dodali wyniki exit pollu, czyli musieli to chwilę po 21, no może mieli przeciek z pół godziny wcześniej. I również edytorial, czyli takie słowo wstępne Tomasza Lisa jest już napisane. No po 21, choć on tam zastrzega, że może jeszcze do rana coś się zmieni, no ale jak wiadomo, jakoś drastycznie się nie zmieniło, no być może poza kwestią Senatu. No. Ale Lis to jest wielka niespodzianka, ale to zostawię to na za chwilę, bo ty się naczytałaś mnóstwo różnych rzeczy w internecie, prawda? Internet w zasadzie aktualizuje się non-stop. Jest tak, że już w niedzielę, kiedy mieliśmy pierwsze exit pole, pojawiły się pierwsze komentarze. Później pojawiały się w poniedziałek informacje, już spływały z kolejnych komisji. To, co jest ciekawe, ja w zasadzie trochę czekałem, na co zwracają uwagę komentatorzy. Pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, i o tym piszę na stronach Tygodnika Powszechnego, Paweł Brawo i Jarosław Flis w tekście Rozczarowanie rządzących, klęska opozycji. To jest właśnie rozczarowanie rządzących i klęska opozycji. Tutaj partia rządząca wygrywa. Czyli wszyscy przegrali, tak? Czyli wszyscy przegrali w pewnym sensie. A jednak jest rozczarowana i jest Koalicja Obywatelska dostaje wynik taki, jaki w zasadzie można było się spodziewać, że dostanie, ale jest to uważane za klęskę. Grzegorz Schetyna twierdził, że będzie 30%. Do Grzegorza Schetyny jeszcze wrócimy, bo tutaj bardzo często pojawia się to nazwisko w omówieniach. W każdym razie to, co jest ciekawe, o czym piszą Brawo i Flis, to, że powyborcze godziny i dni tego roku to jest jednak czas, w którym polska polityka zrobiła kolejny krok w stronę totalnego spektaklu. I te momenty, kiedy ogłaszane są właśnie exit pole, to są takie momenty spektaklu. Z obozy władzy poszedł natychmiast przekaz o triumfie, tak jakby próbowano czym prędzej przykryć własne rozczarowanie i samych siebie przekonać, że te wszystkie sprzeczności, w jakie się wikła obrastająca w tłuszcz partia władzy, nigdy nie zaistniały. To jest ciekawe spostrzeżenie o tym właśnie spektaklu medialnym. I druga ciekawa rzecz, o której piszą Brawo i Flis, i ona też trochę wraca w tych komentarzach, to jest to, że PiS uderzył w szklany sufit. PiS uderzył w sufit i już nie jest w stanie wyżej doskoczyć. I cytując Brawo Flisa, owszem, sufit ten zawieszony jest wysoko, ale widać, że wyjście poza niecałą połowę wszystkich wyborców jest poza jego zasięgiem, poza zasięgiem PiSu. Co ważniejsze, PiS uderzył w ten szklany sufit w warunkach dobrej koniunktury, licznych prezentów dla elektoratu, topornego wsparcia mediów publicznych oraz niezbornej opozycji. Ten sufit to będzie taki motyw, który będzie powracał w komentarzach. No tak, bo trzeba pamiętać, że co prawda PiS zdobył więcej głosów, ale procentowo mniej niż w wyborach europejskich. Tak. To jest jednak istotne, no właśnie. To ja teraz powiem, że ten zapowiadany już przeze mnie wstępniak Tomasza Lisa mnie zaskoczył, bo jednak Tomasz Lis uchodził za takiego, powiedziałbym, wiernego obrońcę KO czy PO od samego początku. Uchodził właśnie, czas przeszły. Nie wiem, czy dokonany, czy niedokonany, to jest osobna sprawa. I tutaj mnie, prowadząc taką narrację 500+, wiadomo dla kogo, przekupstwo i tak dalej,
A tutaj raptem Tomasz Lis pisze. Oczywiście trzeba pamiętać, że miliony Polaków poparły PiS zdecydowanie i z głębokim przekonaniem o słuszności tego wyboru. Ta partia im się podoba. Podoba im się jej polityka i jej język. W większości podoba jej się chyba także jej propaganda. No to niekoniecznie, jak wiemy, z badań Sierakowskiego, ale natomiast... I Sadury, tak. Natomiast żadna partia, pisze Lis, tak jak PiS nie prowadziła w III RP polityki opartej na fundamentalnym kłamstwie. Ale też kłamstwom tym towarzyszył niezwykle ważny element prawdy. 500+. Więc jeżeli Tomasz Lis raptem to straszliwie krytykowane na każdym poziomie, tak? Nie tylko właśnie propagandy partyjnej, ale takiego przekupstwa obrzydliwego, i jak to się ludzie dali przekupić, prawda? Bo te marne 500 zł, dla niektórych marne, dla innych majątek, tak? Na tym problem polega. Raptem mówi, że to jest element prawdy, no to... Jest to realne. Jest to szacunek. I drugi jeszcze, tak, i drugi jeszcze taki fragment, może jeszcze mocniejszy. W tym miejscu należy postawić kilka fundamentalnych pytań. Więcej, udzielić na nie bardzo szczerych odpowiedzi. Czy opozycja naprawdę zmierzyła się intelektualnie z pytaniem o to, co się stało w 2015 roku? Uważam, że nie. Wow. Pytanie moje, czy Tomasz Lis się zmierzył z tym, co się stało w 2015 roku? I będziemy czy nie należałoby, to, czy nie należałoby udzielić jednak na to bardzo szczerej odpowiedzi? Ja tak sobie myślę, że w tych komentarzach, jakie tak wszystkie zebrać do kupy, to w ogóle mam takie wrażenie jakiejś takiej godziny szczerości, czy dni szczerości, bo wprost, w którym co prawda mówiłem, że nie byli w stanie zamknąć numeru już znając wyniki, ale całkiem też inteligentny edytorial napisał Marcin Dzierżanowski, znaczy taki rzeczywiście, taki, że pasuje do tej sytuacji. I kolejny szok dotyczący, pierwszy mówiłem ci Tomasz Lis, a drugi no Jan Wróbel, znany głównie z audycji w TOK FM porannej, no, który raczej też uchodzi no, albo za tak zwanego symetrystę, albo za raczej miłośnika PiS, przynajmniej tak jest oceniany przez fanów opozycji. Konserwatywnym pewnie ma poglądy, nie wiem czy jest miłośnikiem PiSu, tutaj bym się no, znaczy go w tym sensie mu bliżej, no tak bym jakby przez to powiedział. Znaczy mnie u Wróbla, którego dobrze znam, z którym kiedyś występowałem w jednym programie, bardzo dziwi jak można łączyć konserwatyzm z PiSem, bo to jest jakby zupełnie osobna kwestia. Dlatego wydaje mi się, że bardziej bym powiedziała, że jest to konserwatywny publicysta, ale nie bliski PiSowi. No tak, ale niemniej, wracając tak. Do... Dzierżanowski w tym swoim wstępniaku pisze, że Polska jest ciągle krajem, w którym przez 4 ostatnie lata poziom życia wielu obywateli wyraźnie się poprawił, ale wbrew temu, co powtarza PiS, nadal jest państwem słabym, a w wielu aspektach nawet słabszym niż 4 lata temu. Jak pisze Jan Wróbel, tutaj nie będę samego Wróbla przywoływał, ale właśnie omówienie Dzierżanowskiego, PiS jest bowiem formacją fałszywie propaństwową, budującą państwo chaotyczne i wzmacniające więź narodową tylko dla wybranych, co samo w sobie jest przecież wewnętrzną sprzecznością. W tekście Zadyszka zwycięzcy Andrzej Stankiewicz pisze, to jest bardzo ważne, co nas czeka. W kwietniu przyszłego roku kończy kadencja pierwszej prezes Sądu Najwyższego, profesor Małgorzaty Gersdorf. Władza wstawi w jej miejsce swojego nominanta, co umożliwi przejęcie kontroli nad najważniejszym sądem w Polsce. Podobnie będzie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, bo za rok kończy się kadencja Adama Bodnara, wyrazistego krytyka PiS. Kaczyński będzie chciał też osłabić samorządy, bo im nie ufa, a także weźmie pod lupę te media prywatne, które nie pałają miłością do PiS. Takie bardzo konkretne sprawy, które nas czekają w komentarzu na stronie Onetu, jeszcze Stankiewicz to rozwija, zwracając uwagę, że Senat da opozycji prawo zatwierdzania nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, bo znany z krytyki PiS Bodnar właśnie kończy tę kadencję. Do tego właśnie Senat będzie też wyznaczał nominatów do Krajowej Rady Sądownictwa i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i zatwierdza wybór szefa NIK, co jest kłopotliwe dla PiSu po aferze z Marianem Banasiem. To są, zwracam uwagę na te komentarze, bo poza kwestią interpretacji tych wyników, one też Stankiewicz bardzo ciekawie punktuje, dlaczego tak ważny jest na przykład wynik opozycji w Senacie,
i na co warto zwracać uwagę w kolejnych miesiącach. Jedną z takich rzeczy będzie na pewno media. Nie przez przypadek jesteśmy na YouTubie, a nie w innych mediach. Przestrzeń medialna trochę się kurczy. Taka przestrzeń, w której jest bardzo łatwo debatować. I Stankiewicz też o tym mówi, że wciąż wiele jest mediów, które nie są podporządkowane PiS. Nie udała się repolonizacja, te wszystkie pomysły z dekoncentracją. I dalej cytuję Stankiewicza, biorąc pod uwagę determinację Kaczyńskiego w sprawie mediów, należy się spodziewać kolejnych administracyjnych prób ingerencji PiS w tej dziedzinie, choćby poprzez odkupowanie mediów prywatnych przez spółki Skarbu Państwa. Model węgierski. Ale wiesz, skoro powiedziałeś o Sądzie Najwyższym, to ja zrobię małą przerwę na wybory, żebyśmy odetchnęli. Bo zapadł właśnie w poniedziałek, znaczy został ogłoszony wyrok, który mnie niesłychanie ucieszył, a mianowicie twój kolega redakcyjny, Jaś Kapela, został wreszcie uniewinniony od zarzutu, że zhańbił państwo polskie. Przypomnę, że kiedy to już było? 2 lata temu? 3 lata temu? W 2015 roku. Kiedy ruszyła, kiedy stworzył taką przeróbkę polskiego hymnu Mazurka Dąbrowskiego. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Nasza bieda już minęła, migrantów przyjmiemy. I za to został oskarżony, za to dwukrotnie stawał w dwóch instancjach przed sądami, 2 razy przegrywał. Za pierwszym razem za zlekceważenie narodu polskiego, to jakaś paranoja po prostu, a za drugim razem za naruszenie ustawy o godle hymnie. Za pierwszym razem mu jeszcze walnięto 500 zł grzywny, a za drugim 1000 plus zwrot kosztów. I oto na szczęście Sąd Najwyższy, ale znowu dzięki Rzecznikowi Praw Obywatelskich Adamowi Bodnarowi, trafiło to w apelacji Bodnara do Sądu Najwyższego, który nie tylko, że stwierdził, że Kapela nie jest winny, co wręcz go pochwalił. Pochwalił, że wersja hymnu nie znieważa, a przeciwnie, pokazuje otwartość Polaków, którzy sami w historii bywali w sytuacji uchodźców. To wspaniale z jednej strony, z drugiej strony walczyliśmy i walczymy o wolne sądy i dość mnie przeraża, że dwie instancje sądowe po kolei coś tak ewidentnie pozytywnego, co zrobił Kapela, mogły uznać za przestępstwo. No i wreszcie kolejna sprawa, jeżeli stracimy Sąd Najwyższy i stracimy Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich, to wesoło się nie robi, niezależnie od tych wszystkich spekulacji, co, kto, kogo i jak się uda. Tylko zwracam uwagę na te szczegóły, bo dobrze, że przywołałeś sprawę Sądu Najwyższego Jasia Kapeli. Ona bardzo, bardzo dokładnie pokazuje, po co potrzebny nam jest Rzecznik Praw Obywatelskich z prawdziwego zdarzenia i Sąd Najwyższy, który jest wolny. Ja bym dodał jeszcze tak, ja w tej Kapeli to ja chcę grać. Nie tylko wyborami żyjemy. Jest jedna rzecz, która się wydarzyła przed wyborami, która przykryła w jakiś sposób te wszystkie przedwyborcze, ostatnie jeszcze komentarze, ostatnie jeszcze wywiady. To jest Nobel dla Olgi Tokarczuk, nie tylko dla Polki. To nie jest żaden nacjonalizm, to jest Nobel za pisarstwo tej właśnie autorki, ale to nie jest osiągnięcie Polski. To też warto przypomnieć, że w zasadzie w ostatnich latach, za ostatnich rządów, Polska akurat niezbyt była zainteresowana tym, żeby twórczość Olgi Tokarczuk promować. Jeżeli ktoś jeszcze nie zna twórczości Olgi Tokarczuk, to można powoli się z nią zapoznawać. Naprawdę warto. Tym bardziej, że też minister nawet podobno zamierza przeczytać wreszcie. Minister kultury dodaje. Przeczytać do końca, bo on zaczął, tak, ale nie skończył. Bo to są, wiesz, to też, znaczy też trzeba uczciwie powiedzieć, no książki Olgi to nie są, nie wszystkie są takimi bardzo prostymi i króciutkimi tekstami, ale są też, one są bardzo różne i są naprawdę, to jest też fenomen tej pisarki, że jest doceniana przez tak uznane grono jak grono noblowskie. Ale jest też uznawana i bardzo ceniona przez czytelników. Znaczy, to jest tak, że ilekroć po prostu Olga była nominowana dostawała, do Nike, to zawsze od czytelników dostawała. To zawsze dostaje też Nike od czytelników. To jest autorka przez czytelników uwielbiana i też autorka, która ma bardzo dobry kontakt z czytelnikami, nie jest zamknięta w takiej wieży z kości słoniowej i nie jest po prostu... No i tutaj rzeczywiście Soduwa nie odwaliła tej autorce, bardzo to cenię. Bardzo serdecznie ją polecam. Czyli trzymamy kciuki za ministra, żeby mu się udało, prawda? Podobno minister się wybiera teraz gdzieś za granicę na placówkę. Już nie będzie ministrem, będziemy więcej czasu może. Wow.
to ja jednak jeszcze muszę, tobie nie wypada. Ale mówiliśmy tu o mnóstwie różnych komentarzy, ale które układają się taką mozaikę o bardzo różnych rzeczach, niektóre się powtarzają, ale wszystkie dotyczą takiej, powiedziałbym, arytmetyki jakby okołowyborczej, a ja u was, czyli na Krytyce Politycznej, znalazłem cały blok, jeżeli tak można powiedzieć, tekstów, bo to i Michała Sutowskiego, Przyszłość Lewicy, czyli jak wyjść poza naście procent, i Edwina Bendyka, felieton, to jest co prawda z jego blogu, bloga na Polityce, ale przez was też wyeksponowany, Czas dla Lewicy, i Kai Puto, i po wyborach naprawdę mamy się z czego cieszyć, i w jakim stopniu również Sierakowskiego, czy PiS został, tak zapisałem, że nie widzę. Czy PiS został zatrzymany? Nawet sobie wydrukowałam. Tak. Czy pokona go Lewica? Czy pokona go Lewica. I to się wszystko fajnie układa w jedną rzecz, która dla mnie już w tej chwili przesyconego tymi analizami, tą arytmetyką wyborczą, jest fajna, bo ona mówi, co dalej, co robić. Oczywiście w odniesieniu do Lewicy, ale też szczerze trzeba powiedzieć, Lewica, i to zresztą widać było też nawet z różnych badań, tak jest postrzegana, to jest jedyna formacja, której można powiedzieć, że ma jakąś ideę. Tak? Znaczy nie handluje jakimś politycznym towarem. Oczywiście nie jest spójna. Dlaczego idea antypis jest również jakąś ideą? No ale wiesz, taką tą tak, tylko jak widać, na tym tak dużo się nie da zbudować. Tak? 20% się da zbudować, ale tak, ale rozumiem, o co ci chodzi, że to nie jest, tak. Antypis to trochę też jest mało. I dlatego bardzo, bardzo te wszystkie teksty polecam, bo one jakoś grają ze sobą, mimo że na pewno autorzy nawzajem oczywiście ich nie znali. One tworzą jakiś obraz, najwięcej chyba Michał Sutowski o tym pisze, takich ciekawych rzeczy, a że proszę państwa, bycie lewicowcem jest coraz bardziej au courant, to dowodzi jeszcze jedna rzecz, tylko muszę ją odnaleźć, a mianowicie w Newsweeku jest też wywiad z Francisem Fukuyamą. No, wielka postać, też kontrowersyjna ze względu na jego słynny koniec historii, która niestety gna wielką karierę, okazało się, że się historia nie skończyła. No i... Niemniej ten wcale nieuznawany za lewicowego, no jednak myśliciel polityczny, no jakby nie mówić, no, pomylił się, ale był znany. Mówi taką rzecz w dość długim wywiadzie z Maciejem Nowickim. Trudno uznać mnie za lewicowca, ale mam poczucie, że potrzebujemy lewicowej korekty. Wyższych podatków, większej redystrybucji dóbr. Myślę, że to jest dobra puenta, te wycinanki prasowe. Potrzebujemy lewicowej korekty. Wleciała nam tu mucha, więc to chyba jest moment, kiedy musimy kończyć. Ale to jest lewicowa mucha. To jest lewicowa mucha, zdecydowanie. Ona jest zaprzyjaźniona, ona tu lata od lata. Dziękujemy państwu bardzo serdecznie i zapraszamy za tydzień.